Małecki na Meksyk. Nie wiem, czy to jest szwagier pana, czy ten ciągle Małecki. No, zobaczymy, to decyzję podejmę przed meczem. Szczelił bramkę bardzo ładną z Apoelem i z tym Apoelem, no, można powiedzieć, rozegrał nie bardzo dobre, ale dobre spotkanie. Rozegrał drugie spotkanie w rewanżowe, może nie takie jak pierwsze. Ale to są zawodnicy, których ja bez przerwy, tak jak Glik, który nie był na dwóch zgrupowaniach, teraz znów do nas dołączył. To są młodzi zawodnicy, których bez przerwy trzeba oglądać i bez przerwy nie tylko na boiskach ligowych, ale ja sam na treningu muszę zobaczyć, czy jest jakaś poprawa, czy można na niego liczyć.